No, dobry wieczór. Dziękuję za odpowiedź. Godzina 19, więc myślę, że możemy zaczynać. Pewnie jeszcze będą się do nas dołączać. Ale szanując Państwa czas, zaczniemy już. Ja nazywam się Jakub Płaczyński. Jestem prezesem Kolejkowa. Od 2012 roku mam doświadczenie w turystyce. Pierwsza moja taka przygoda z turystyką, z wystawami czasowymi, z wystawami też stałymi, zaczęła się w Karpaczu z Karkonoskimi Tajemnicami. I od tej pory bardzo polubiłem tą branżę. To jest przyjemny biznes, bardzo wdzięczny. I też ciekawy, można poznać ludzi, zobaczyć, czym się interesują. I też bardzo fajny odbiór jest przy tworzeniu właśnie takich wystaw, też daje to dużo satysfakcji. Kolejkowo to można powiedzieć, to jest taki cudowny świat w miniaturze. To jest powiedzmy park miniatur, ale w trochę inaczej przedstawiony. Parki miniatur zazwyczaj są takie bardzo monotonne. Tam się skupiamy na detalu, na architekturze, ale one są dla wąskiej grupy odbiorców. Tutaj oprócz tego, że mamy te budynki, które są odwzorowaniem oryginalnych budynków, które znajdziemy we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, to jest we Wrocławiu, bo w Gliwicach znajdują się budynki ze Śląska. To oprócz tego po makiecie poruszają się pociągi, pływają statki, też tramwaje, samochody. Tak jak tutaj widać, jest też zjawisko dnia i nocy. Jako jedyni na świecie, w sumie może nie jedyni, bo w Niemczech jest jeszcze makieta, po której pływają statki, ale to jest ewenement. Mamy też w Gliwicach burzę z prawdziwym deszczem. To jest na skalę światową. Nikt nie zastosował wody na makiecie, ponieważ jest to bardzo duży problem. I we Wrocławiu mamy na razie samą burzę, samą imitację burzy, ale też będziemy robili tak, żeby ten deszcz prawdziwy padał. Wprowadzamy też bardzo dużo nowości, dużo techniki do Kolejkowa. To jest dosyć skomplikowany system. My widzimy tylko tą wierzchnią warstwę, po której jeżdżą te pociągi. Widzimy już to dzieło, które powstało, ale tak naprawdę, żeby to wszystko funkcjonowało, pod spodem, pod tą makietą jest bardzo dużo elektroniki, bardzo dużo techniki. Kolejkowe jest czynne 365 dni w roku, każda z wystaw i przez 8 godzin. Nigdy nam się nie zdarzyło, że przerwaliśmy, że któregoś dnia nie było otwarte, ale przez to zużycie tych elementów, które umieszczamy na makiecie, ono jest takie same praktycznie jak w fabrykach, czyli to zużycie elektroniki, mechaniki, ono musi być na najwyższym poziomie. Pod makietą są kilometry kabli, tysiące diod LED, sterowanie oświetleniem. Tym wszystkim zajmuje się kilka komputerów, tak samo sterowanie pociągami czy autami. I tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, to jest podwozie samochodu, które wspólnie opracowywaliśmy z Politechniką Wrocławską. Na ten projekt dostaliśmy dotację. Projekt kosztował 80 kilka tysięcy złotych netto. I tutaj opracowaliśmy zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, dobranie odpowiedniego silnika. Tak jak tutaj jest napisane, faktycznie te silniki to są silniki V Habera. Jeden silnik to taki ciekawostki, kosztuje 1200 zł na polskim rynku. I te silniki faktycznie one są używane w łazikach na Marsie.
Elektronika jest skonstruowana również przez Politechnikę. Te samochody mają taką, mają funkcję przyspieszania, zwalniania, włączania kierunkowskazów, mrugania światłami. My też możemy odczytywać poziom naładowania baterii. Samochody też mają zastosowany już taki system, który docelowo będzie kierował je na taką zwrotnicę, na stację benzynową i tam ładował samochody bez ingerencji obsługi. Na tą chwilę widzimy, że samochód jest rozładowany, więc musimy go ręcznie ściągnąć z makiety i naładować. Bardzo dużo mamy przycisków, które powodują interakcję z klientem na makiecie. To są wszelkiego typu karuzele, czy dźwigi, poruszanie pociągów, jakieś uruchamianie pewnych figurek na makiecie, co bardzo dobrze się sprawdza i to też jest tak zrobione, żeby to wytrzymywało. Sterowanie pociągów współpracujemy z amerykańską firmą Digitrax i razem z nią też opracowujemy tutaj sterowanie pociągami w Kolejkowie. Oprócz tego, że na makiecie jest bardzo dużo elektroniki. Aha, jeszcze chciałem też wspomnieć o tym, że niedawno też zastosowaliśmy mapping 3D na budynkach, czyli po zapadnięciu zmroku ta ekspozycja jeszcze bardziej ożywa. Ona zyskuje dodatkowych atutów przez tą animację. Oprócz tego makietę mamy, bardzo pilnujemy bezpieczeństwa. Wykonanie makiety jest bardzo drogie, pochłania bardzo dużo roboczogodzin, więc systemy przeciwpożarowe są u nas na najwyższym poziomie. I tak jak przenosiliśmy się do Sky Towera, zastosowaliśmy najnowsze czujniki dymu. Czujniki dymu są rozmieszczone zarówno pod makietą, nad makietą, na suficie i na suficie też są umieszczone tryskacze w razie pożaru. Z Kolejkowem przygodę zaczęliśmy w 2014 roku. Makiety powstawały u mnie w garażu i było nas trzech modelarzy, cztery w sumie osoby, ale trzech modelarzy, które zajmowały się powstaniem tych pierwszych makiet. Oczywiście część makiet pochodziła z naszych zbiorów prywatnych i zebraliśmy się, wynajęliśmy namiot w Karpaczu przy Deptaku. W tym namiocie, ten namiot miał 150 metrów kwadratowych i te makiety, które w tym garażu tworzyliśmy, wystawiliśmy do zwiedzania turystom to w okresie od połowy czerwca do końca września. I w tym czasie odwiedziło nas 15 tysięcy osób przez te 3,5 miesiąca. Ludzie byli bardzo zadowoleni, ale i bardzo dużo ludzi wracało do nas kilka razy w ciągu swojego pobytu w Karpaczu i mówili nam, że jeżeli byśmy zrobili to w dużym mieście, to częściej do nas przychodzili, że to jest piękne, super. I stąd później był pomysł, żeby faktycznie spróbować w dużym mieście. Najbliżej nas, duże miasto koło nas, najbliżej to jest Wrocław, oddalone 100 km, więc tam porozumieliśmy się z PKP. PKP nam udostępniło nam lokal na dworcu Świebockim. Na tym dworcu Świebockim otworzyliśmy Kolejkowo. Kolejkowo stało się praktycznie z miejsca hitem we Wrocławiu, ale też wśród turystów. Stąd pomysł, żeby pod koniec 2016 roku otworzyć drugą lokalizację. Wrocław otworzyliśmy w styczniu 2015 roku, drugą lokalizację w Gliwicach otworzyliśmy we wrześniu 2016 roku. Obecnie zatrudniamy 52 pracowników. Większość to są pracownicy obsługi klienta. Mamy dwie lokalizacje we Wrocławiu i w Gliwicach. 2000 metrów kwadratowych wynosi teraz powierzchnia taka stricte wystawowa, bo powierzchnia, którą wynajmujemy, to jest około 4300 metrów kwadratowych, a na tą powierzchnię składają się zaplecza, modelarnia, która jest w Jeleniej Górze, która teraz jest wynajmowana, to jest ponad 200 metrów kwadratowych, ale też kawiarnie,
miejsce obsługi klienta, tych gości, ma sala warsztatowa, też miejsce na wystawy czasowe, o których później opowiem. Tutaj do porównania daliśmy, my przygotowaliśmy się trochę wcześniej do tej emisji, my przygotowywaliśmy się w 2019 roku, ale niestety pandemia nam pokrzyżowała plany, ale po otwarciu kolejkowa, po tej pandemii, porównaliśmy 7 miesięcy od tych najlepszych, które były w 2019-2020, bo pandemia przyszła u nas w marcu 2020 roku, 14 marca. I porównywaliśmy 8 od sierpnia do lutego 2019-2020 do teraz 2021-2020 i to jest 5-krotny wzrost zysku. Rocznie odwiedza nas około 300 tysięcy osób, to są dwie lokalizacje. W tym roku przewiduję, że będzie to między 320 tysięcy a 340 tysięcy osób. Tutaj ciekawostka dla wielu. Odwiedzalność wśród klientów indywidualnych, bo obsługujemy też grupy, ale tutaj indywidualni klienci to większość osób to są dorośli. I to może zaskakiwać, że to nie jest kierowane dla dzieci. Zresztą my, tworząc makiety, tworzymy je dla dorosłych. One oczywiście podobają się dzieciom, bo dzieci lubią podglądać życie dorosłych, więc na tej makiecie mogą dużo zobaczyć. Małą grupą jest młodzież powyżej 15 roku życia i studenci. To jest dla nas ciężka grupa. My współpracujemy z uczelniami, reklamujemy się na uczelniach, aktywnie bierzemy udział w imprezach na Politechnice, czy na Wyższej Szkole Handlowej, czy akademiach, ale jednak ciężko nam jest przekonać tych studentów. Emeryci, którzy stanowią dosyć sporą grupę, 7%, myślę, że tutaj jeszcze podciągniemy to trochę. Bo ci emeryci coraz chętniej zwiedzają, widzimy ten trend, że oni faktycznie mają dużo czasu, mają sporo pieniędzy, więc coraz chętniej nas zwiedzają. I w tym roku, przez najbliższy rok, myślę, że będę bardzo duży dać skład na grupy i te grupy na pewno moglibyśmy zwiększyć odwiedzalność grup. Kolejkowo, w Kolejkowie bardzo dbamy o to, że o opinię gości, ponieważ robiliśmy ankiety, robimy je co jakiś czas i wychodzi nam zawsze to samo, czyli to, że około 30% osób, które kupują bilet w danej chwili, to są klienci, którzy u nas byli, a kolejne około 20-25% osób to są osoby, które przyszły do nas z polecenia swoich znajomych. A 50% osób dowiedziało się od nas z innych źródeł. Więc jest to bardzo duża rzesza ludzi, którzy do nas wraca. Dlatego bardzo, bardzo dbamy o to, żeby ci klienci byli zadowoleni. Bardzo duży nacisk kładziemy na obsługę klienta i na taki komfort zwiedzania. W 2020 roku zdobyliśmy nagrodę Gryfa Dolnośląskiego. To jest nagroda za sukces w biznesie. To jest najwyższe odznaczenie biznesowe na Dolnym Śląsku. Firma jest z Jeleniej Góry. Jestem bardzo dumny z tej nagrody. W 2021 roku zdobyliśmy takiego polskiego Oscara, jeżeli chodzi o produkt turystyczny. Czyli to jest najlepszy produkt turystyczny według Polskiej Organizacji Turystycznej. I też tutaj pokazałem nagrodę TikToka. Uczestniczyliśmy w tym konkursie w 2020 roku. Tam startowały duże agencje marketingowe, przede wszystkim z Warszawy, ale no nie tylko. Startowały takie firmy jak Husqvarna czy Lidl i były trzy kategorie. W jednej z kategorii wygraliśmy,
Tam nagroda była w wysokości 50 tysięcy od TikToka i 10 tysięcy zdobyła osoba, która u nas zajmowała się tym konkursem. Przychody. Jak kształtowały się przychody do tej pory? W 2018-2019 roku byliśmy w Gliwicach i we Wrocławiu na Dworcu Świebodzkim, na naszej starej lokalizacji. I 2020 rok, przyszła pandemia. Od 14 marca byliśmy zamknięci. W 2021 roku kolejkowo Gliwice otworzyło się dopiero w maju, a kolejkowo we Wrocławiu otworzyło się dopiero 30 lipca, czyli dopiero po 7 miesiącach 2021 roku, z tego względu, że okres pandemii wykorzystaliśmy na przeniesienie się z Dworca Świebodzkiego do Sky Towera. Przenieśliśmy się dlatego, że mieliśmy za mało miejsca. Nie mogliśmy obsługiwać już takiej liczby gości, która do nas przychodziła. Na Dworcu Świebodzkim w 2019 roku obsłużyliśmy około 175-180 tysięcy osób, ale to było zupełnie niekomfortowe zwiedzanie i w sezonach takich jak lipiec, sierpień czy długi weekend majowy nie byliśmy w stanie obsłużyć tyle osób, które chciało skorzystać z tej atrakcji. Stąd postanowiliśmy, zresztą tam mieliśmy też problemy z tym, że był to budynek zabytkowy, nie mogliśmy zrobić windy dla osób niepełnosprawnych. Mieliśmy bardzo mały sklep, nie mogliśmy mieć kawiarni, więc stąd taka decyzja o przejściu się do Sky Towera. I w 2021 roku w lipcu wystartowaliśmy, 30 lipca wystartowaliśmy w Sky Towerze. Tutaj zaznaczyłem też gwiazdki z tego względu, że kolejkowo dostało dotację z PFR-u. W 2020 roku było to 358 tysięcy złotych, ale w 2021 było to 1 260 000 tysięcy i te kwoty nie są tutaj wliczone. Czyli należałoby tak naprawdę dodać, te kwoty są umorzone w całości przez PFR, czyli tak naprawdę ten przychód, czy można nawet dochód, bo to nie było opodatkowane, był większy. Jak kształtują się prognozy? Te prognozy ja robiłem do wyceny w listopadzie 2021 roku, także nie wiedziałem tak naprawdę, co będzie, to moje założenia były. Ale zostawiłem je na stronie emisji, bo chciałem pokazać też, że te prognozy, które ja według własnej wiedzy tworzę, one są realne. I na tą chwilę mamy podliczone już do końca sierpnia tego roku i przychód do końca sierpnia 2020 roku wynosi 6 350 000 i ten przychód tutaj na poziomie 9 300 000 jest bardzo realny. Myślę, że go osiągniemy. Jeżeli chodzi o zysk, to zysk do końca sierpnia przed opodatkowaniem wyniósł 2 176 000. Po opodatkowaniu jesteśmy na CIT 9%, 2 036 000. Więc myślę, że na koniec roku tutaj ja nie doszacowałem, ale dla inwestorów to jest dobrze, ponieważ zysk myślę, że powinien wynieść około 2 200 000, 2 300 000. Jeżeli chodzi o kolejne lata, ja założyłem tutaj też otwarcie modelarni. Modelarnia będzie do zwiedzania w Jeleniej Górze i też Warszawy, ale też zwiększenia ilości klientów w danych lokalizacjach. Tutaj należy też pamiętać o tym, że ciężko nam mówić o marży, jeżeli chodzi o bilety, ponieważ mamy koszty stałe, ale czy przyjmiemy 100 osób, czy przyjmiemy 1000 osób danego dnia, te koszty są takie same, a wiadomo, na ilość biletów to się inaczej rozkłada. Więc praktycznie zwiększając teraz ilość biletów, zwiększamy zyski praktycznie.
tym zwiększaniem ilości klientów zwiększamy no de facto zyski, ponieważ koszty nam za bardzo nie rosną. Możliwe, że trzeba będzie kogoś do obsługi dodać jedną, dwie osoby, czy może koszt wydruku biletów, ale koszt wynajmu, czy koszt energii elektrycznej, ogrzewania pozostaje ten sam, czy koszt funkcjonowania administracyjnego firmy. Taką jedną z ważnych inwestycji, którą teraz realizujemy, jest budowa modelarni w Jeleniej Górze. Należało ją wybudować, ponieważ nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego lokalu, który by spełniał nasze wymagania takiej nowoczesnej modelarni. Modelarnia powstaje na działce o powierzchni 1,2 hektara i jest, ta działka jest naszą własnością. Jest w dobrym miejscu położona. Wartość tej działki, ostatnio robiliśmy wycenę do banku, więc wartość tej działki wynosi około 1 600 000 złotych. Budowa jest na poziomie, już zaawansowana w miarę. W następnym tygodniu już przystąpimy do układania dachu. Jeżeli Państwo będą chcieli, to pokażę zdjęcie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. I ona jest bardzo ważna z tego względu, że ona nam bardzo przyspieszy powstawanie wystaw. Ja myślę, że dzięki niej będziemy mogli co roku otwierać nową wystawę. Cel emisji akcji. I tutaj przygotowujemy się do Kolejkowa do Warszawy i to jest nasz taki priorytet, jeżeli chodzi o rozwój. Warszawa jest to najatrakcyjniejszy rynek w Polsce dla atrakcji turystycznych. On jest wymagającym rynkiem, tam są atrakcje na wysokim poziomie, ale myślę, że tutaj jesteśmy już na tyle rozwinięci, na tyle mamy przećwiczone te procedury i też jak ma wyglądać Kolejkowo, jak regulować ruch, że jesteśmy na to gotowi. Ja prowadzę już rozmowę z dwoma lokalizacjami na temat tego miejsca, ale jeszcze nie mam nic konkretnego podpisanego, żadnych listów intencyjnych nie mam. Na razie to są tylko i wyłącznie jakieś oferty. I koszt Kolejkowa w Warszawie szacuje około 5-6 milionów. Na pewno miejsca, w których będziemy się otwierać, tam jest zawsze rozmowa o tym, żeby te właściciele tych lokali też współfinansowali otwarcie Kolejkowa. I tak jest na rynku i wiem, że możemy tego żądać. Zresztą te oferty, które dostawaliśmy, też zapewniały nam takie dofinansowanie. Zebraliśmy do tej pory już ponad 1 000 000 zł, więc tutaj ten projekt warszawski nie jest zagrożony. Także co by dalej nie stało się z emisją, to na pewno będziemy działać z tym. Plan mam taki, żeby już w listopadzie, w październiku przygotować się, ale w listopadzie już zlecić i naszym modelarzom, ale też zewnętrznym firmom produkcję miniatur budynków warszawskich. A od styczeń, luty już bardzo mocno nacisnąć na znalezienie lokalu i podpisywanie umów. I dlaczego w ogóle start na BizFundzie? Po co nam to jest potrzebne? Przecież można się kredytować. Na pewno kredyt weźmiemy na dokończenie modelarni, bo teraz jest to finansowane z zysków firmy. Ale ja traktuję BizFund jako krok do tego, żeby wejść na giełdę. Nie wiem, czy to będzie New Connect, czy może już główny parkiet. Zobaczę, jak będzie układała się tak naprawdę ten wizerunek New Connecta, bo on jest różnie postrzegany. W każdym razie jest mi to potrzebne po to, żeby rozwijać Kolejkowo w ciągu tych 2-3 lat, ale po tych 2-3 latach chciałbym pozyskiwać fundusze na to, żeby
tworzyć nowe marki atrakcji turystycznych i wystaw tematycznych, lub po prostu przejmować, kupować te nowe marki, które by można było sieciować. Rynek jest w Polsce na razie, można powiedzieć, ubogi w atrakcje. To nie jest jeszcze duże takie nasycenie jak na Zachodzie. Firmy, które, fundusze inwestycyjne, które zachodnie, one jeszcze nie, one pomału wchodzą do Polski, ale jeszcze nie na taką skalę. Największy taki operator atrakcji turystycznych, czyli Merlin Entertainment, on został niedawno kupiony przez LEGO. On jest zainteresowany bardziej Azją niż Europą Wschodnią. Więc myślę, że jest tu bardzo duże pole do popisu i do rozwoju właśnie firmy, która zarządza atrakcjami tematycznymi i wystawami. Ja jeszcze Państwu pokażę, bo tu Pan Paweł prosi mnie o zdjęcia. Ja rozumiem, że to było chyba modelarnie, w jakim ona jest teraz. Jakim ona jest teraz w stanie. Tak może pokażę, modelarnia znajduje się w Jeleniej Górze. Tutaj ona jest zaznaczona tym czerwonym owalem. Naprzeciwko mamy Leroy Merlin, mamy największą galerię handlową w Jeleniej Górze i też największe osiedle. Tu część widać tego osiedla, to jest osiedle Zabobrze. Położona jest przy trasie międzynarodowej, ta trasa biegnie na Szklarską Porębę, więc dojazd jest bardzo dogodny, ta działka jest atrakcyjna. Jesteśmy na takim etapie budowy modelarni. Drugie zdjęcie zaraz pokażę. Na takim etapie. Także od poniedziałku już przyjeżdża dźwig i będziemy najprawdopodobniej od wtorku, środy już montować dach 5 podchodów. I ja dziękuję za wysłuchanie i czekam na pytania od Państwa. Co byście chcieli się dowiedzieć, jak mogę jeszcze zaprezentować kolejkowo dla Was. Widzę, że ktoś pisze, więc poczekamy. To ja może w międzyczasie jeszcze Państwu pokażę też to, co się dzieje w Kolejkowie, czyli też sklep z gadżetami. To jest zawsze, trzeba sprzedawać dodatkowe emocje po wyjściu. Czy też produkujemy własne kolejki elektryczne, skarpetki, gry, karty do gry i bardzo dużo gadżetów. Widzę, że już jest pytanie. Jeżeli chodzi o debiut giełdowy, to tak, planuję to za 2-3 lata. Oczywiście będę obserwował rynek, jak, żeby wejść jak w najkorzystniejszym czasie. I na pewno, jeżeli chodzi w ogóle o debiut, to on nie będzie szybciej niż otwarcie warszawskiego Kolejkowa. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać inwestorom, jak już funkcjonuje i żeby ich przekonać do tego, żeby zapłacili odpowiednią cenę za akcję.
Takich firm w ogóle jak Kolejkowo nie ma na giełdzie. Była firma w Londynie, na londyńskiej giełdzie, to był właśnie Merlin Entertainment. Oni mieli 132 atrakcje turystyczne. Oni zostali ściągnięci z giełdy londyńskiej, ponieważ zainwestowało w nie Lego. Tak jak mówię, poczekam na takie czasy, żeby akcje były dobrze wycenione. Znaczy, parków miniatur jest sporo w Polsce, ale tak jak mówiłem, to są parki zewnętrzne, w których stoją miniatury danych budynków, ale to wszystko jest nieruchome. Często są obok tego jakieś ogrody, które są lepiej zadbane lub mniej, ale to nie jest konkurencja, bo to jest zupełnie, to są atrakcje zewnętrzne, one są bardzo sezonowe, one funkcjonują praktycznie od końca kwietnia do końca października. Ta koncepcja tego parku, tej makiety kolejowej Kolejkowa, ona jest zupełnie inna, to jest atrakcja wewnętrzna. Więc my po pierwsze nie mamy aż takiej dużej sezonowości, ale ten sezon, mamy też sezon zimowy, robimy makiety, robimy też wystawy czasowe, które zachęcają klientów do odwiedzenia Kolejkowa po raz któryś. Więc tutaj parki miniatur nie są naszą konkurencją. Naszą konkurencją są wystawy tematyczne, które są wewnątrz i w dużych miastach. Parki miniatur zazwyczaj są poza miastami. Na przykład we Wrocławiu konkurencją naszą jest Hydropolis, Panorama Racławicka, na Śląsku może to być kopalnia w Zabrzu, takie wewnętrzne atrakcje. Ja Państwu jeszcze pokażę. Pokażę makietę z piernika. W ciągu roku mamy trzy wystawy tematyczne. One są w cenie biletów, ale one trwają zazwyczaj 2 do 3 miesięcy. Tutaj jest miasto z piernika, to jest jedno z naszych najbardziej znanych takich submarek, można powiedzieć, które mamy od listopada do końca lutego. Pierwszą edycję, którą mieliśmy w Gliwicach, transmitowano na całym świecie dzięki Reutersowi i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Ludzie specjalnie przyjeżdżają na tą makietę, żeby zobaczyć. Do tego używamy około 1,5 tony piernikowego ciasta, kilogramy, już teraz nie pamiętam, lukru, bo po makiecie jeździ czekoladowy pociąg. W tym roku będziemy mieć jeszcze mistrzynię świata w cukiernictwie. Ona też tam zrobi część makiety, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa wystawa. Kolejne pytania się pojawiły. Czy chodzi Panu o grupę na Facebooku, czy będzie to wykorzystać współpracę dalej z grupą na wszelkie możliwości, na przykład jako coś w rodzaju grupy sympatyków, czy będzie to typowo grupa do relacji inwestorskich? Mamy główny profil na Facebooku, taki otwarty, i myślę, że to tam tych sympatyków chciałbym zbierać, a tutaj wolałbym prowadzić tą grupę jako grupę inwestorów. I bardziej pod kątem takim biznesowym podchodzić i tak posty układać, takie tematy poruszać. Myślę, że oczywiście będę pytał inwestorów, informował przede wszystkim inwestorów, jakie mam plany, jak się Kolejkowo rozwija, ale też chciałbym aktywnie pytać Was jako inwestorów, co Wam się podoba w prowadzeniu tej firmy, a co nie. Chodzi mi o to, żeby przygotować się na ten debiut giełdowy,
tak, żeby nie było wątpliwości żadnych w tych relacjach inwestorskich. Także odpowiadając na Pana pytanie, wolałbym, znaczy na pewno będzie tak, że to będzie biznesowa grupa. Kolejne pytanie od Pana Szymona. Jaki jest potencjał na tego typu obiekty w Polsce? Jakie są Państwa plany na kilkanaście lat, jeśli chodzi o liczbę obiektów? Jeżeli chodzi o samo kolejkowo, to kolejkowo uważam, że powinno powstać w Warszawie, to na pewno w Gdańsku, możliwe, że w Krakowie i możliwe, że w Poznaniu. I to są tylko tyle lokalizacji, a może aż tyle. Myślę, że to jest maksymalnie 6 lokalizacji w Polsce. My już dostawaliśmy też propozycje, oferty takie dosyć konkretne, żeby otworzyć kolejkowo w Pradze. Dostaliśmy też ofertę z Madrytu i no to było też jeszcze przed wojną na Ukrainie. Dostaliśmy też propozycję, żeby to otwierać w Moskwie, ale na tą chwilę ja jestem skupiony na Polsce i w ciągu 2-3 lat chciałbym otworzyć Warszawę i Gdańsk. To jest taki bardzo mocny priorytet i to jest bardzo realne i na pewno to otworzę. Jeżeli chodzi o pozostałe lokalizacje, zobaczę, czy będzie się opłacało otwierać je w Polsce, czy może już próbować otwierać lokalizacje za granicą, jeżeli chodzi o kolejkowo. Bo za 2-3 lata, jeżeli będzie kolejkowo w dużych miastach polskich, chciałbym już wprowadzać nowe marki i krosować te atrakcje, sprzedawać bilet łączony do 2 atrakcji, do 3. I mając tego klienta, po prostu przekierowywać go do kolejnych atrakcji. Ale samo kolejkowo myślę, że to jest maksymalnie 6 lokalizacji w Polsce. Tutaj Pan pyta o papierową akcję. Tak, była taka informacja, tylko proszę, tam w tej informacji też było wyjaśnione, że ona nie ma wartości materialnej. Teraz wszystkie akcje są zdematerializowane, są w rejestrze, jesteśmy w rejestrze akcjonariuszy. Dla kolejkowa ten rejestr prowadzi Bank Santander i to jest taka od nas taka papierowa akcja, ale to jest pamiątkowa i należałoby to traktować jako pamiątkową akcję, a nie jako prawo własności czy prawo majątkowe generalnie. I my po zakończeniu emisję kończymy 31 października. Nie będziemy tej emisji przedłużać. Wiem, że niektóre firmy stosują to, żeby nakłonić tych inwestorów, że to są ostatnie dni emisji, a później przedłużają. My tego nie będziemy robili. Emisja akcji jest do 31 października i to już jest koniec, więc jeżeli po zakończonej emisji będziemy już te nagrody wysyłać i kontaktować, będziecie mogli się z nami kontaktować i prosić o takie papierowe, jeżeli jesteście takimi papierowymi akcjami zainteresowani, to oczywiście dostarczymy je razem z nagrodami, które są w pakietach inwestorskich. I też proszę te osoby, które mają niepodpisaną jeszcze autoryzację przy podkupieniu akcji, żeby ją podpisywały jak najszybciej, bo to nam pozwoli jak najszybciej też wpisać inwestorów do rejestru akcjonariuszy. To by się w takim razie udało zrobić pełną emisję. Dziękuję. Ja jestem na tą chwilę zadowolony bardzo z emisji. Bardzo dużo pracowników, kilku pracowników zainwestowało kolejkowo. Są osoby, które współpracują z nami, z kolejkowym, partnerzy handlowi, którzy też zainwestowali w kolejkowo i to jest chyba dla mnie największa taka wartość, że obserwują, patrzą na ten biznes, jak się rozwija i ufają, więc jest to dla mnie duża zaleta. Już tych pieniędzy też jest sporo zgromadzonych. Ale dziękuję też oczywiście, będziemy walczyć o te 2 miliony złotych. Na jaką część wystarczy kwota 2 miliony zebrana z akcji? To jest mniej więcej około 40% otwarcia Warszawy.
plus minus. Czy wchodzą w grę dodatkowe emisje? Nie zawsze ludzie są w stanie na raz zainwestować, ale większe liczby transz można trochę więcej nazbierać. Z jednej strony tak, że można więcej nazbierać pieniędzy, ale tutaj nie chciałbym się też rozdrabniać tymi emisjami za bardzo. Na pewno przy wejściu na NewConnect czy na giełdę należy tych akcji, te akcje nie mogą być w jednych rękach i tam z tego co na tą chwilę pamiętam około 15% akcji muszą mieć inni inwestorzy niż ci główni i możliwe, że albo może jeszcze na BizFundzie, a jak nie, to pewnie na już podczas debiutu na giełdzie postaramy się wtedy zdobyć tych dodatkowych akcjonariuszy, ale na pewno nie będziemy tak zbierać po milionie czy po 500 tysięcy co roku. Nie widzę tutaj sensu w dodatkowych emisjach. Pan Jarosław pyta, jaka kwota ma zamknąć się modelarnia? Modelarnia zamknie się razem z działką, myślę, że w kwocie około 7 milionów. Na jakim poziomie jest zrealizowana inwestycja? Czy chodzi o tą, panie Jarosławie, czy chodzi o tą inwestycję modelarni? Bo modelarnia, tak jak już wcześniej tutaj mówiłem o tym, już zaczynamy w tym tygodniu, w następnym tygodniu zaczynamy już montować dach. Jeszcze Państwu pokażę dla ciekawostki, to nasza maskotka Bodek. To jest Muppet, który coraz większą sympatię zyskuje wśród dzieci. Bardzo aktywnie działamy na TikToku. Na TikToku mamy ponad 100 tysięcy tych subskrybentów. I Bodek cieszy się bardzo dużą popularnością. Bodek też ma swojego odpowiednika w większej skali. I tutaj na wrocławskim festiwalu Krasnali zabawia dzieci. To jest bardzo popularną maskotką. Chodzi o zaangażowanie kwotowe. W tej inwestycji nie znam na tą chwilę dokładnego wyliczenia, ale myślę, że to jest około 2,5 miliona złotych. Samą budowę, działka trochę ponad milion razem z projektem. Czyli w sumie gdzieś koło chyba 3,5-4 miliona plus minus. Czy jakieś pytania jeszcze? Czy są wszystkie dokończenie modelarni, inwestycje w Warszawie? Na modelarnię zbieramy teraz dokumenty o kredyt bankowy. Mamy wstępnie już porozumienie z bankiem. No myślę, że w ciągu tam miesiąca będziemy mieć już kredyt na dokończenie modelarni. A inwestycja w Warszawie, jak gdyby jest to niezależna od modelarni. Tak jak mówiłem wcześniej, w październiku już będziemy robić taki cały koncept, jak ma wyglądać, co ma być zamieszczone na makiecie, w warszawskiej makiecie i w listopadzie już będziemy zlecali produkcję makiet budynku. Staram się o kredyt w wysokości 3 milionów złotych. Proszę Panie Jarosławie. Czy jeszcze jakieś pytania?
To jeszcze może pokażę, jak komunikujemy się z odbiorcami na Facebooku czy na Instagramie. Staramy się utrzymywać taki luźny kontakt z naszymi klientami, gośćmi i też real-time marketing bardzo uprawiamy. Więc nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak kosili śnieg w październiku. No i często mamy takie sytuacje na makiecie, które tworzymy pod kątem tego, co się dzieje tam w Polsce, na świecie. To nam bardzo fajnie idzie. I to też trafia do dorosłych i skłania ich do odwiedzin. Jaki wzrost kosztów energii, ogrzewania, jak wzrost kosztów energii, ogrzewania może wpłynąć na koszty firmy? Czy jest przestrzeń do rekompensowania wzrostem cen biletów? Tak, jest tutaj duże pole do popisu, znaczy do popisu, no do podwyższania kosztów biletów. Ostatnio też ktoś zadał mi takie pytanie na stronie emisji odnośnie kosztów. Sprawdziłem, no to w tym roku zapłacimy za energię około 220 tysięcy złotych. I to jest tak, że we Wrocławiu mamy cenę już tą rynkową obecną. W Gliwicach mieliśmy podpisaną umowę w 2019 roku, więc ta cena za megawatt wynosiła do tej pory 370 zł. Teraz będziemy podniosą na koszt energii na 1300 za megawatt i szacuję, że w tym roku zapłacimy za prąd 220 tysięcy. W następnym roku ja myślę, że wzrost kosztów energii, ale to też nie tylko tej energii czynnej, ale też koszty dystrybucji i tak dalej. Oceniam, że może to wzrosnąć jeszcze razy dwa, czyli możliwe, że zapłacimy za rachunki 500 000 za energię elektryczną. I ogrzewanie przepraszam, we Wrocławiu ogrzewanie jest już w kosztach energii, bo tam są pompy ciepła. W Gliwicach płacimy około 40 tysięcy rocznie za ogrzewanie. Tam też jest częściowo dogrzewanie elektryczne i przy wzroście 250 tysięcy kosztów energii przekłada nam się to na jeden bilet na około 80 kilka groszy średnio. Więc to jest wzrost ceny biletu, jeżeli się podnieśli cenę o złotówkę przy inflacji 20%, więc jeżeli podniesiemy ceny biletów o złotówkę, czyli o 3%, byśmy średnio podnieśli ceny biletów przy inflacji 20%, więc dla klientów myślę, że nie będzie to dużym obciążeniem i nie wpłynie to na odwiedzalność. Myślę, że taka bezpieczne podnoszenie cena biletów, taka bezpieczna na tą chwilę wynosi jakieś 35-37 zł, więc mamy to jeszcze 5 zł bez problemu, żeby podnieść cenę. Poproszę jeszcze raz o wykres prognozy przychodów. Momencik. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to minęła już prawie godzina. Zachęcam do inwestowania. Czy posiada pan taki wykres z lat poprzednich?
Nie posiadam, ale mogę przygotować na następny webinar. Myślę, że on będzie około 12-15 października. Szanowni Państwo, zachęcam do inwestowania w kolejkową. Myślę, że to jest świetny pomysł na biznes, ale też bardzo dobra inwestycja. Atrakcje turystyczne to są biznesami stabilnymi. Jeżeli są dobrze zarządzane, one mają co roku większą odwiedzalność. Jeszcze nie wspomniałem też, że będzie to na pewno będzie spółka dywidendowa i dywidendy na pewno będą wypłacane. Tak jak mówiłem, ten zysk na tą chwilę wynosi 2 miliony złotych za 2022 rok i na pewno będę wnioskował, żeby przynajmniej 30% tego zysku z tego roku już było wypłacone w 2023 roku. I dla mnie jest to ważne, żeby ta spółka co roku wypłacała dywidendę. Taki mam, gdyby taką mam myśl o firmie, że jeżeli ktoś inwestuje, powinien dostawać jakąś część zysku co roku. Dziękuję za obecność. Tam jeszcze ktoś pisze? Nie. Tak. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję za zainteresowanie. I tak jak mówiłem, zachęcam do inwestowania. Dziękuję.